I cyk, Kuksir 5. Idealny w zasadzie. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej drogi do Grand Championa. Dzisiaj zaczynamy od rangi Platyna 2 Dywizja 2 i mam nadzieję, że pójdzie w miarę sprawnie, że będę mógł nazwać ten odcinek jak wyjść z Platyny i może nawet uda nam się wbić Diamenta 1, a przynajmniej wysoką Platynę 3. No ale to już zobaczymy w spotkaniach. No i okej, jedziemy do pierwszego wznowienia. Generalnie jak to zwykle na początku odcinka mówiłem, tak i teraz powiem o zmianach. Przede wszystkim teraz na szybko na ekranie pokażę się, co mogę robić, czego nie, bo chyba tego nie pokazałem wcześniej. O kurde, ale tracimy bramkę. Jakie będą zmiany? Otóż teraz przez to, że już naprawdę coraz dłużej trwa awansowanie z rangi do rangi, nie przez to, że nie wygrywamy spotkań, tylko przez to, że coraz mniej tych punktów MMR dostajemy, to po prostu, żeby to jakoś przyspieszyć, myślę, że po strzeleniu 5 bramek, o dobra, pusta bramka. Po strzeleniu 5 bramek oczywiście będę dawał zaatakować przeciwnikom, ale jeżeli im się to nie uda, to polatam sobie na jakieś klipy czy coś tego typu, żeby potencjalnie opuścili spotkanie i żebym potem to mógł szybciej wycinać, bo wy widzicie tak naprawdę, no ostatnio nawet 20 minut filmu. Ale to jest wycinane z ponad godziny ostatnio. To znaczy z ponad godziny, chyba 50 minut trwało nagranie ostatniego odcinka. Dlatego, żeby to nie trwało coraz dłużej, żeby po prostu cały czas awansować, tracimy bramkę na 2-2, to na pewno przyspieszy. No, ale to będę latał też na jakieś klipy, żeby potencjalnie zagrać do intra. Jak już będzie bezpieczny wynik, to chyba nikt nie będzie miał tego za złe. Okej, David uderza. No, trafił obok bramki. A, i też dużo z was pisało, czy ta seria mogłaby się pojawić częściej. I mnie to oczywiście bardzo cieszy, bo pokazuje to, że podoba wam się ta seria, że ją miło przyjmujecie. Zresztą każdy odcinek ma tak naprawdę więcej wyświetleń niż subskrypcji na kanale. No tutaj oczywiście zachęcam do zmienienia tej statystyki, ale po prostu myślę, że raz w tygodniu na ten moment jest ok, bo też muszą się pojawiać inne serie. A co najwyżej zrobimy sobie jakiś maraton na koniec sezonu, jeżeli będziemy w tyle z rangą. Sezon trwa do 31 marca, z tego co się orientuję, więc nie chcę kończyć tej serii jakoś mega szybko, bo potem w końcówce sezonu nie byłoby jej po prostu. Szybciej by się skończyła i tyle. Także moim zdaniem nie ma co wrzucać części odcinków, przynajmniej na ten moment. Dobra, tutaj nam zostawił pustą bramkę. Ja nie będę wylatywał do tego na wszelki wypadek. Też wiele z was pisało, dlaczego mi się trafiają tacy łatwi przeciwnicy. Czy też czasem, że na przykład na konsoli są trudniejsi. No więc to są takie dwa popularne mity. Otóż po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak na konsoli są łatwiejsi i trudniejsi, bo w grze jest cross-platform, możecie trafić na dowolnego przeciwnika z dowolnej platformy. I po drugie, po prostu jak oglądacie, jak ktoś gra, to wam się gra wydaje łatwiejsza. Tak po prostu, no. Dużo z was też pisało, że dlaczego u nich na przykład na Platynie, czy tam nawet na Goldzie, przeciwnicy latają, robią jakieś triki, a u mnie nie. To jest też kwestia taka, że wy pewnie dajecie więcej czasu, bardziej dopuszczacie ich do tych zagrań. W wielkim skrócie polecam zobaczyć sobie, zapisać powtórkę po meczu, zobaczyć jak to wszystko wygląda, bo to naprawdę jest taka trochę iluzja. No, tak po prostu to tłumaczę, bo się naprawdę sporo takich komentarzy trafia. Dobra, strzelmy jeszcze jedną i myślę, że będzie można sobie odpuścić. W sensie damy mu zaatakować, tam polecimy na klipy. Dobra, pusta bramka. Albo wyjdzie teraz. David. Dobra, nie wychodzi, to jadę do wznowienia i mu trochę damy zaatakować. Strategiczny disrespect. Stoimy w bramce. Co on zrobi? No zresztą jak widzicie, Platyna 2 dalej stojąc w bramce. Pewnie jeżeli byście stali cały mecz w bramce, to by się to zmieniło nastawienie przeciwnika, zacząłby bardziej kombinować. Ale teraz zobaczyliście, stałem, on nawet nie oddał większego strzału, po prostu się wywalił. O i znowu, stałem po prostu, nie spanikowałem. I na tym to polegało. Okej, siedzi bramka i jeszcze ważna, istotna rzecz. W poprzednim odcinku zapytałem was, jak inaczej nazywać bramkę. No i było buda, siata, kwadrat, to do takich rzeczy. No więc będę starał się tak nazywać, nie zdziwcie się. Dobra, gramy z bardzo specyficznym ziomkiem. Jak przyuważycie jego nick oraz jego drużyny skrót. No to się robi ciekawie, ale zwycięzca turnieju na Platynie w sezonie drugim. Także tutaj gruby poziom będzie prezentowany. Cyk, interwencja. I strzelę nam bramkę.
Kto by się tego spodziewał? Ej, naprawdę, strzelił bramkę i napisał what a play, czyli ale zagranie. I ma flagę taką samą jak do jego teamu. Coś czuję, typie, że prosisz się o wpierdziel. Wygrywamy wznowienie. A, jedziesz sobie po boosta? Przykro nam. Tracisz bramkę. W takich sytuacjach nie zostawiajcie pustej bramki, to wam od razu powiem. Tylko albo podjedźcie na piłkę, jeżeli widzicie, że macie do niej bliżej niż przeciwnik, albo cofnijcie się po prostu na bramkę. I cyk, 2-1. Piszemy mu co za obrona? Może nie. Nie będziemy toksikami, przynajmniej na razie. On nie podjeżdża, to sobie kopnijmy do prawej. Zaraz weźmiemy rozpęd i cyk z całej pety. Pod poprzeczkę. Dobra, chyba za dobrze to uderzyłem. Będę się już starał opanować. Pusta bramka, wywalisz się typie, cyk, kopnięcie. I to jest gol! Także nasz tęczowy wojownik chyba dostał lekcję życia na szybko. To teraz zaczniemy grać już bardziej zachowawczo. A w ogóle ja mogę mieć piłkę na dachu, muszę też o tym pamiętać. Ale znowu, podprowadźmy sobie piłkę w prawo i kopnijmy w bramkę. No jak widzicie, to jest ultra skuteczne. Nawet nie próbował bronić. Dlatego jak potrenuję ci coś takiego na treningu swobodnym, czy tam na meczach, to zobaczycie, ile będziecie mieli tak naprawdę darmowych bramek. Nie ryzykując tym samym, że dostaniecie kontrę, bo wy jesteście cały czas tak jakby w defensywie. Dobra, on już sobie nie jedzie. Czy to będzie poddanie się, czy będziemy latali zaraz na klipy? Na razie poczekam po prostu. Może go wywali z meczu. No i się poddał, także bardzo fajnie. Przeciwnik numer 3, Cinknów. Czy jakoś tak się to powinno przeczytać? Dzisiaj trochę taki speedrun leci z tymi meczami, ale chcę minimalnie nadrobić naszą rangę. Bo w poprzednim odcinku wbiliśmy chyba połowę tego co zwykle. No więc dzisiaj nie chcę wbić mniej. Żeby po prostu co odcinek był jakiś tam progres. Pchnijmy ją i mamy pustą bramkę. 1-0. Nie no, ale tak, żarty żartami, ale naprawdę już na tym poziomie widać progres w porównaniu z tym, co było w poprzednich odcinkach. I jeżeli wy nawet jako widzowie tego nie odczuwacie, to ja grając widzę, że tutaj już gracze grają trochę szybciej, trochę większą świadomość mają tego, co robią, mocniej trafiają w piłkę i to są takie podstawowe rzeczy. Przede wszystkim myślę, że jak jesteście na tej randze, to się musicie skupić na tym, żeby soczyście kopać w piłkę mocno. Na przykład tutaj się dałem zniszczyć, ale znowu, nie biorę tego boosta, jadę sobie do bramki. I tak naprawdę nie było większego zagrożenia, bo on nie potrafił tego zbytnio mocno kopnąć. I pusta bramka strzelona. Dobra, wracamy się na pełnej. I tracimy bramkę. No cóż, już nie chciałem robić speed flipa tutaj się wracając. W sumie to też na mega farcie weszło, bo on to tak kopnął, że chyba nie leciało w bramę. Ja to uderzyłem. To nie było tematu. Dobra, on chyba próbuje polecieć z piłką. On nawet zrobił mini ground pincha. No, ale nie było to groźne przez to, że się ustawiliśmy defensywnie. No ale z tego co widzicie, no już grają trochę lepiej ci przeciwnicy. To nie jest tak naprawdę, jak się niektórym wydaje oglądając, że oni trafiają na dużo trudniejszych przeciwników. No zobaczcie, on ładnie już broni na przykład mocne uderzenie. Jest tutaj coraz wyższy poziom, zdecydowanie. Flików na razie nie doznałem. Pewnie około diamenta się pojawią lepsze fliki. Oczywiście, nie mówię, że tutaj ktoś nie potrafi robić flików, że nie wychodzą na treningu swobodnym, czy tam od czasu do czasu w meczach. Ale nawet jeżeli tutaj komuś siądzie flik, to po prostu to jest kwestia porównania, że jeżeli ja już znam zawodników, co robią praktycznie idealne fliki, chociażby grając na Bruza, którego oczywiście pozdrawiam, to potem ciężko mi zwyczajnie zachwalać fliki, które nie są idealne, które nie są turbomocne, które nie zawsze wychodzą. No dobra, to tak już koniec tego sprostowania w tym odcinku. Znowu sobie prowadzimy w bok piłkę i kopnijmy bez podskoku, bez niczego. Tym razem przesadziłem, kopnąłem za wysoko, ale to jak najbardziej się będzie zdarzało, bo... No zobaczcie, jaki akcjonariusz, nie dość, że wziął piłkę na dach, to jeszcze sobie wyskoczył z piłką na dachu, zrobił air dribbla, ale nam to nie przeszkadza. My nie potrzebujemy robić takich zagrań. Też wiele osób proponowało, żeby wcześniej zacząć latać, no ale zobaczcie na tego gościa. Co z tego, że on lata, jak to tak naprawdę tym lotem sobie wykorzystał boosta? Wykorzystał swojego całego boosta i oddał nam piłkę zamiast zaatakować. No to naprawdę, jeżeli wy jesteście jednym z takich graczy i chcecie wbić rangę, bo pamiętajcie, że są dwie kwestie. Jedna jest nauka gry, a druga jest awans z rangą. Jeżeli chcecie awansować z rangą, to nie róbcie tego, bo tutaj korzyści z tego za dużo nie wyniknie. Ale zobaczcie, on trzyma piłkę na dachu, podskakuje sobie, próbuje na pewno. Dobra, zresztą dajmy mu zaatakować jeszcze z dwa razy. Ale on agresywny jest.
Dobra, próbuję wylecieć ze ścianki. No ale to jest mega nieskuteczne, tam wcześniej nawet wyciąłem, bo była podobna próba. No i okej, kolejny przeciwnik, tym razem z konsoli. I też ostatnio, jak zauważyliście, że mówiłem na przykład, że ktoś jest graczem konsoli, to pytaliście skąd wiem. Otóż jak możecie zauważyć, on ma taki napis na awatarze Psynet, możecie to czytać w jakim języku chcecie, ale po prostu to oznacza, że jest z innej platformy, jako że ja jestem na PC, to musi to oznaczać zwyczajnie, że on jest albo z PS4, albo z Xboxa, albo ze Switcha. Pomiędzy ludźmi z Epic Games i Steama jest zwykły awatar tego ludzika, nie ma napisu Psynet. Dobra, jedziemy sobie, może kopnijmy tą piłkę jak najmocniej z rozpędu. Akurat nie trafiłem, ale nic straconego. Kopnijmy jeszcze raz, on tutaj panikuje. No, kopnijmy to po prostu tak. Będzie gol. Zdążył obronić, zdążył wybić, szybko się pozbierał, no i to są te właśnie różnice. To nie jest tak, że oni nagle zaczną strzelać triple resety, tylko po prostu będą się szybciej zbierali po interwencji, będą szybciej się wracali na bramkę, szybciej działali, wszystko robili z większym rozpędem i tak się właściwie rozróżnia rangi. On zrobił największy możliwy błąd, zostawił pustą bramkę i pojechał po boosta, mimo że widziałem, że zebrał chyba jakieś dwunastki, więc nie mógł mieć zero. No ale zobaczcie, jakie to było głupie tak naprawdę. I wiem, że na pewno wielu z was też coś takiego robi. Ja też dalej coś takiego czasami robię. Kiedyś robiłem tego zdecydowanie więcej. Ale nie możecie zostawić pustej bramki w celu zebrania boosta, bo to nie ma sensu. No i okej, sobie kopnijmy mocno. On będzie spanikowany, bo dopiero ląduje. Ale przesadziłem z powrotem. Nie wyjechał do tej piłki. To kopnijmy jeszcze raz. On ją obronił, ale to znowu mamy wolną pozycję i znowu możemy kopnąć identycznie. Tak do momentu, aż nie obroni. No, długo to nie trwało, ale widzicie, nic wielkiego nie trzeba pokazywać. Kopnięcie bez podskoku, że będziecie mogli dobić, jak on to obroni. Jeżeli kopnięcie piłkę wysoko, to on musi do niej wyskoczyć, żeby obronić. A jeżeli musi wyskoczyć, to prawdopodobnie on wam odda tę piłkę. Będziecie mogli jeszcze raz uderzyć na bramkę i kiedyś prędzej czy później popełni błąd. Ale by mnie kusiło go kopnąć w tym momencie, żeby się wrócił do naszej obrony, a ja bym miał pustą piłkę. Ale bumpować przeciwników dopiero od diamenta będę mógł. Dlatego no, F na czacie dla mnie. Dobra, kolejny pusta bramka. Kolejny pusta bramka, poprawna polszczyzna, poziom ekspert. No i się poddał przeciwnik, także dzisiaj naprawdę sprawnie idzie. No, w ogóle przeciwnik jeszcze nie zagrał placementów wszystkich, czyli tych spotkań, żeby otrzymać rangę. My mamy już platyna czy dywizja 3, dlatego naprawdę możemy już chyba powoli zwolnić. I myślę, że zakończymy ten odcinek po wbiciu diamenta 1. Okej, standardowo sobie kopiemy piłkę w boczek. I jak najmocniej, bez podskoku. Znowu jest z tego gol. On czuje, że się wywali? Nie, jednak zrobił dobrego kickoffa. W ogóle śmiesznie, bo spróbował zrobić już speed flipa, czyli ten taki szybki kickoff, najszybszy właściwie w grze. Nie wyszedł mu do końca, ale już widać, że tutaj ludzie próbują przynajmniej. Piłka na dachu. A rzućmy ją jak najmocniej. Flików będę się starał nie robić jakoś za dużo, bo jak widzicie, jest to zbyt OP. Przeciwnicy nie są na to przygotowani. No, nie jest to zabronione. Według regulaminu już mogę to robić, mogę mieć piłkę na dachu, więc od czasu do czasu, jak sytuacja będzie tego wymagała, to tak zagram. No i stracimy bramkę po wznowieniu. Dobra, on jest w narażniku, w tym momencie nie wyjeżdżamy do tej piłki, bo wiele osób by pojechało na pełnej w momencie, kiedy on praktycznie ma taki kąt, że za dużych szans na strzelenie bramki przynajmniej bezpośrednio nie ma. A tak jakbyśmy się minęli, to byłaby zwyczajnie pusta bramka. Dobra, pojedźmy na pełnej do boku, zbierzmy boosta i wykopmy piłkę w sufit. I to powinno wystarczyć do tego, żeby on się wywalił. Ale nie, nie wywalił się. Nie chciałem skakać, bo jeszcze ktoś by to policzył jako lot. Chociaż to tak naprawdę nie byłby lot. Tutaj przeciwnik chciał zagrozić za szybko dla siebie. To nie wiem, chyba nas chciał zdemować, ale zrobiłem unik do tyłu. Nie będę robił flika. Dobra, powiedzmy sobie, że te fliki to będzie ostateczność, ewentualnie od diamenta, jak już bijemy, bo są zbyt OP. No i pusta bramka. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Jak to co, żółwik? Jeszcze prawie by to obronił przez nasz disrespect. Było mocne uderzenie przeciwnika. I to jest w bramce. Prawdę mówiąc, nie wybijałem tego, bo myślałem, że to leci w ściankę boczną. No i cóż, stało się i tyle. Znowu zbyt agresywnie do nas podjechał.
wiecie co, nie będę tego strzelał przynajmniej na raz. No, on spanikował w tej sytuacji. Dlaczego nie chciałem tego strzelać na raz? Bo bym musiał do tego użyć raczej driftu, a wiem, że tutaj na tych rangach dalej są wielkie problemy z precyzyjnym używaniem właśnie poślizgu. Dlatego będę tego unikał. Dobra, jesteśmy w bramce, on uderzył mocno piłkę, czy ją dobije. On dał nam pustą bramkę, poczekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Mam nadzieję, że nie słyszycie takiego buczenia. Dobra, zresztą jest duża przewaga, to polecimy na klipy. Albo nie. Dajmy mu strzelić bramkę, to jest też super pomysł. I cyk, Kuksir Pinch. Idealny w zasadzie. Nie no, bardzo fajnie wyszedł. Na oktanem mi rzadko wychodzą Kuksir Pinch, a tutaj 131 na godzinę, także solidnie. Powiedziałbym, że bardzo solidnie. I od razu przeciwnik się poddał. No i dobra, nasz przeciwnik to Zelmo. Jest generalnie szansa, że to jest ostatni mecz w odcinku, bo mamy platynę 3 dywizję 4. Akurat tego nie pokazałem, bo odebrałem w końcu telefon. To znaczy oddzwoniłem na szybko. No, ale mamy taką rangę. O, tutaj szybko nas zaatakował. Może nawet strzeli bramkę, bo ma przez chwilę pustą. Poważnie? Nie trafił, dobra. Już, prawdę mówiąc, spodziewałem się, że trafić powinien. Mijamy go i mamy pustą bramkę. Trochę mało używam tych zwrotów, co mi pisaliście, typu Buda i tak dalej, ale ja to pamiętam, na wszelki wypadek je znam, także dziękuję, że je napisaliście. No. Dziękuję wszystkim, co je napisali. Wszystkie pokrowce na bramkę i tak dalej, to sobie przeczytałem, także jakby co, czytam komentarze. No. Okej. Kolejny raz dał się nam tak naprawdę zbaitować i wyjechał za bardzo. Zaatakował nas w miejscu boiska, w którym tego nie powinien robić. Ja po prostu sobie podskoczyłem i w ten sposób on był po złej stronie od piłki. Z tego co widzę, to on bardzo lubi atakować od razu. A no, nawet bardzo z tego co widzicie. No i 3 do 0 w zasadzie się poddał. Zobaczymy, czy mamy diamenta 1. Tak, nasza ranga to jest diament 1. No i dobra, myślę, że w tym momencie można zakończyć odcinek. Diament 1, dywizja 2, dlatego plan wykonany w 100%. Na koniec jeszcze raz dziękuję wam za naprawdę dużą aktywność pod serią, dużą liczbę łapek, komentarzy. Widać, że seria wam się podoba, przez co naprawdę jest motywacja, żeby nagrywać ją na każdy poniedziałek o godzinie 14:30. Zapraszam jeszcze do zostawienia subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. No i życzę wam miłego dnia. Elo, elo.